No, hello, hello, moi kochani, w najnowszym filmie na moim kanale. Po pierwsze, z całego serducha chcę Wam podziękować za 600 subskrypcji. OMG! Dziękuję, naprawdę jesteście wielcy. Jak ja to wczoraj zobaczyłam, bo wczoraj mi wybiło właśnie 28 stycznia wybiło mi 600 subskrypcji. Powiem Wam, no byłam taka szczęśliwa, że no szok, mega, mega się cieszę. Dziękuję Wam serdecznie. Jak się świecę, to wiecie co? Dałam sobie wazelinę, bo tutaj mam jakoś tak, to chyba jest zimna, normalnie takie ucięcie wręcz na nosie i mnie to boli, więc mówię no, 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 trzeba działać. Więc serdecznie Wam dziękuję. Jeśli jeszcze ktoś nie wie, kim ja w ogóle jestem, skąd się wzięłam, to mam na imię Karolina. Mieszkam w Stanach, w stanie Illinois, no na obrzeżach Chicago. I co? Zaczęłam mój kanał około 4 miesięcy temu. I jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy warto tu ze mną zostać, to myślę, że warto. Filmiki są różnej masy, różnego pokroju. Każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie. Dobra, moi drodzy, od czego ja w ogóle chcę zacząć? Ostatni filmik pojawił się w piątek na kanale i on był z czwartku praktycznie. Więc co się działo? W piątek byłam z moimi dziewczynami na takiej, jakby to powiedzieć, na obiadku urodzinowym. Ja nadal celebruję swoje urodziny. Więc byłyśmy w superanckiej miejscówce, w ogóle gdzieś tutaj Wam zaraz powstawiam jakieś fajne zdjęcia z tego wydarzenia. I było super, drineczki, jedzonko ekstra i zaraz Wam pokażę, co one mi dały. Bo to jest szok w trampkach. W ogóle, od czego chcę zacząć? Od przepięknej karteczki, zobaczcie na to. I z tyłu jest tak, cheers, 30 years. Nie wiem, jak Wy to będziecie widzieć, mam nadzieję, że fajnie, no ale super. Że wiecie, ile to jest tygodni, dni, godzin, minut, w ogóle ile kroków się mniej więcej zrobiło w tym czasie, ile oddechów się wzięło, no śliczna kartka, więc no mega się cieszę. Po drugie, kupiły mi ten wiralowy kubek Stanleya, więc będzie motywacja do picia wody. Trzecia rzecz, wiecie, że ja lubię ostatnimi czasy Lululemon, to taką nerkę mi kupiły dziewczyny, więc na pewno jak zrobi się cieplej, będę ją nosić, cudowna jest. Kolejna to takie fajowe rękawiczki, ze względu, że ja wiecie, jestem youtuberka i nagrywam często na podwórku, a jeszcze mrozy na pewno będą, to takie fajne rękawiczki, które mają właśnie funkcję, że możecie sobie grać na telefonie, że tak powiem, nagrywać i w ogóle. A ostatnia rzecz to jest sztos. Tam, tam, więc w tym momencie zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału. Przecież nie jest urocza, muszę ją tylko przeprać i będę nosić. Więc wiecie, już mam kubek, już mam koszulkę, więc reklama. Więc serdecznie Wam, dziewczyny, dziękuję, jeśli to oglądacie. No widzicie, jakie mam kurde mole kumpelki, które mnie wspierają. No mega się cieszę. Bardzo Wam dziękuję. No, więc taki był piątek, moi kochani. W sobotę to był totalny chill. Była taka beznadziejna pogoda, lało, że no tragedia była, więc tylko ogarnęliśmy chatę. Pojechałam do sklepu, tam parę rzeczy takich pokupić małych. No i co, wróciłam do domu i no totalny chill. W sobotę był totalny chill, nic nie robiliśmy. A wczoraj pojechaliśmy do downtown, więc jeśli ktoś jeszcze nie widział mojego shortsa na YouTubie, to serdecznie zapraszam. Bo byliśmy w bardzo fajnej takiej miejscówce, gdzie oni ogólnie, tylko że my oczywiście zjedliśmy w domu śniadanie, ale właśnie tam, gdzie byliśmy, to oni serwują takie jakby to powiedzieć, typowo angielską popołudniową herbatkę. W tym sensie, że dają Wam właśnie takie półmiski na takim stędzie jakby, gdzie są kanapeczki, ciasteczka, więc jeśli ktoś mnie tutaj z Anglii ogląda, no to potwierdźcie, jak to tam wygląda. My nie braliśmy tego, wydaje mi się, że cena była około chyba $58 za takie, wiecie, kanapeczki, właśnie słodkości. No i a my wypiliśmy tylko herbatę i zjedliśmy croissanta z czekoladą, który był bardzo dobry. Tak właśnie to było, potem poszliśmy na obiad do takiej Mediterranean restauracji,
gdzie no talerz był o taki, dosłownie, dla jednej osoby talerz był taki, były dwa rodzaje ryżu, kebab, bardzo dobre, no ale powiem Wam, że ta miejscówka, mogę Wam podlinkować, ona się nazywała Kabobi, coś takiego, też w shortsie mogliście widzieć, to łącznie za te ogromne dwa talerze zapłaciliśmy $50, no i oczywiście woda do tego, za którą się nic nie płaci, ale tam to normalnie jest taki gwar, jakbyście byli na jakimś rynku, no po prostu wchodzicie tam, w ogóle to takie były jaja, wchodzicie do tej restauracji i no wiecie, oni Wam dają miejscówkę, gdzie macie usiąść, przynoszą Wam menu, ale przynoszą Wam menu i potem Wy musicie iść sobie sami zamówić jedzenie, płacicie, oni dają Wam numerek, przynoszą Wam to jedzenie. Taka dziwna akcja, no z tym, wiecie, dają Wam menu i musicie iść i sami sobie zamawiać, że no dziwna sytuacja. No ale dobra, fajnie było, zjedliśmy, połaziliśmy po downtown, więc no mega fajny dzień, a dzisiaj mamy w ogóle poniedziałek już, za oknem słoneczko, już wiosna w powietrzu, moi drodzy, wiosna w powietrzu. I co, ja dzisiaj byłam na webinarze Dominiki Żak i jak to ona mówi, co się ka nie da. To było jej w ogóle logo, ona wiecie, uczy o tym Instagramie, o wszystkim, jeśli ktoś tam jej nie kojarzy, to serdecznie zapraszam do zajrzenia na jej profil. Kurde, kobieta ma naprawdę wiedzę ogromną. I właśnie to jest to jej motto. Ona mówiła, że kiedy pracowała w Dizzy jeszcze, jako była tą prezeską, to w sali konferencyjnej właśnie było to logo. Co się ka nie da. Więc ja też tak zaczęłam się zastanawiać, że jeśli ktoś tak marudzi, że nie umie, że się nie da, że on nie potrafi, wszystko się da. Naprawdę wszystko się da. Trzeba tylko chcieć. Jeśli czegoś nie umiecie, w internecie jest tyle darmowej wiedzy. Ja sama w życiu nie wiedziałam, jak nagrywać w ogóle, jak tym sprzętem operować. Oczywiście mój mężulo mi dużo w tym pomógł, ale myślę, że gdyby nie on, no to naprawdę znalazłabym wiedzę na internecie i starała się uczyć tego. Więc naprawdę, jeśli się czegoś nie da, da się. Da się wszystko. Naprawdę, według mnie da się wszystko, jeśli sobie tylko coś postanowicie, ale tak ostro, że musicie wręcz coś zrobić, osiągnąć, to naprawdę się da. I myślę, że to będzie tytuł mojego dzisiejszego filmu, co się ka nie da. Według Dominiki Żak, bo to nie są moje słowa, tylko właśnie jej. I naprawdę też będę to powtarzać, że mimo przeciwności losu, mimo kłód, jakie świat stawia Wam pod nogi, nie można się poddawać, tylko cisnąć do przodu i jeśli ktoś narzeka, że mało zarabia, rób wszystko, żeby zarabiać więcej, pracuj więcej, jeśli nie wiem, nie możesz, nie dasz rady, rób szkolenia, kursy, żeby być na wyższej pozycji. W ogóle też chyba Wam kiedyś mówiłam, jak to mój wujek mówi, trzeba... Jak to on mówił, że szukaj takiej pracy, gdzie się nie narobisz, a zarobisz. I to są złote słowa. Więc z takim przesłaniem Was na ten moment, moi kochani, zostawiam. Ja idę sobie na szybciutko, zrobię herbatkę. Jadę zaraz w trasę, że tak powiem, bo mam parę spraw do ogarnięcia. I co? Widzimy się później, bo widzicie, już gadam 8 minut 43 sekundy. Dobra, mam nadzieję, że Wy macie wspaniały dzień. Życzę Wam cudownego tygodnia, no i przede wszystkim dużo, dużo zdrówka, bo z tego, co słyszałam, bardzo, bardzo wiele osób choruje w tych dziwnych czasach tak zwanego globalnego ocieplenia, czego ja na ociepleniem bym nie nazwała, no ale co kto woli. Dobra, ja uciekam na ten moment. Słuchajcie, słuchajcie, jadę właśnie i nie uwierzycie. Dopiero się zczaiłam, że jest godzina 17:00, i jest widno! No rozumiecie, to jest za dosłownie minutę 17:00. Jest widno, jest cudownie. Ja już założyłam moją taką tą cieńszą kurtkę, którą wybraliśmy razem, że ją zachowam dla siebie. Co tutaj oni robią? Moi drodzy, nie mam pojęcia. Ja nic nawet nie widzę, czy ja mogę jechać, czy nie mogę, kurczę. Widzicie? Nie widać nic. Choroba. Bym pojechała, ale nie widzę. Dobra, poczekam. No nieważne. No, jest cudowna pogoda, moi drodzy. Cudowna.
Więc tak to wygląda. Jadę, gdzie mam jechać. W ogóle muszę parę rzeczy do Amazonu oddać, a u nas oddaje się to tak, że ja zwykle jeżdżę do Coles, bo tam mają taki punkt, gdzie możecie oddawać rzeczy i tylko, wiecie, robicie... Czekajcie, no może pojadę. Dobra, jadę. Uuu. Nie ma samochodu, widzicie? Czekajcie, idź koleś, idź. Sobie tutaj szybę ogarnę. No, więc tylko się rejestrujecie na aplikacji, że oddajecie tam daną rzecz, powiedzmy. No i co? I tyle. I jedziecie, oddajecie i hajs wam zwracają, jak tylko chcecie. Albo na konto Amazon, albo na kartę, którą macie na tym koncie. Więc bardzo łatwo, szybko i przyjemnie. Wiecie co? Jadłam dzisiaj na lunch, zrobiłam sobie makaron, kokardki miałam, końcówkę. I na patelni podsmażyłam na odrobinie oliwy z oliwek, tuńczyka. Do tego dorzuciłam kukurydzę, zalałam odrobiną śmietanki, sól, pieprz, pietruszka. Wymieszałam i był superowski lunch. No, a teraz oczywiście mam moją uwielbioną i cenioną wodę witaminową, bo staram się dużo, dużo pić. Więc wasze zdrowie. Trzeba pić, trzeba się nawadniać. Tu jeszcze mam jedną butelkę. Dzisiaj już wypiłam dwie, więc jestem z siebie dumna. Wydaje mi się, że trochę się zmotywowałam dzięki śliweczce mojej w kompocie, no bo ona pije wodę teraz, więc ja mówię, dobra, ja też będę piła. Dobra, jedziemy, gdzie mamy jechać. I co, moi kochani, taki u mnie poniedziałek, ale powiem wam, że tak się cieszę. No 17 godzina, no teraz dokładnie wybiła 17 i jest widno. Mega. Cudownie, cudowne uczucie, czyli to oznacza jedno. Zbliża się wiosna wielkimi krokami. W ogóle wiecie co? Czekajcie, kiedy? W tym tygodniu czy w następnym? W następnym jest już tłusty czwartek. Ja widziałam właśnie, rodzinka M-Vlog Monia robiła pączki. Nie wiem, czy zrobię. Tak myślałam, że zrobić, ale wiecie, no nie zrobię, kurczę, 5 pączków, no nie? A ja uwielbiam w tłusty czwartek pączki, więc zjadłabym ich mega dużo. A trochę stwierdziłam, że chcę przystopować co do słodkości ogólnie, więc nie wiem, czy kupię, czy zrobię, zobaczymy. A jak wy? Robicie pączki, czy jesteście team faworki pączki, a może te takie oponki serowe, czy takie malutkie pączusie właśnie? Dajcie mi znać w komentarzach. Ja lecę, jak to mówią, zadzieram kiece i lecę, miałam wcześniej wyjechać, ale musiałam tam parę rzeczy ogarnąć, więc się nie wyrobiłam, więc no nie wiem, co ja mogę wam pokazać. Nawet słoneczka wam nie pokażę, no bo nie ma. No, dobra, uciekam, bo już gadam i gadam. Chyba nazwę tego vloga miało być co się ku nie da, ale no i co ten koleś w ogóle robi? Ale chyba go nazwę, że gadam i gadam. Dobra, do usłyszenia potem. Ciemno jak w noże, godzina 18:10. Ja wjeżdżam teraz do takiej plazy, widzicie, Amazon Fresh. To jest bardzo, bardzo podobny sklep do tego, w którym byliśmy w Nowym Jorku. Czyli jeśli macie aplikację Amazonu, wchodzicie, skanujecie aplikację, bierzecie co chcecie z półek i po prostu wychodzicie skanując i wam z konta pobiera, więc według mnie ekstra opcja. A tutaj jest właśnie Coles. Jest Coles i Ross. Ross jest to taki sklep,
jak TK, TJ Maxx. TJ Maxx w Ameryce, TK Maxx w Polsce. A do Kohlsa idę, żeby oddać rzeczy właśnie do Amazonu, bo mają tam punkt odbioru, no więc skręcamy. Pamiętacie, kiedyś wzięłam Was tam do tego dolarowca? Czekajcie, czy będzie widać. O, tam. Ten zielony. To jest Dollar Store. Czyli wszystko za dolara. Teraz już $1.25. Kiedyś było po dolarze. Dobra, ja uciekam, bo muszę wziąć telefon, żeby pokazać zeskanowane rzeczy. Ten cały QR code. No i może Was wezmę ze sobą. Słuchajcie, jesteśmy w Kohl's. I to jest taki sklep, gdzie mają ubrania, różne produkty do domu, do łazienki. Wszystko. Tutaj jest moda męska. Tu są nawet buty. Mają również ubrania. No wszystko. A ja oddałam... O wow, zobaczcie, takie. Za 55 Adidas. Takie dla dzieci malutkie. Czekajcie, idziemy dalej. W ogóle, zaraz Wam coś pokażę, oddałam rzeczy do Amazon. Tu bielizna, tu piżamy i już na wejściu widziałam Wielkanoc w Kohl's. Tu jest dużo rzeczy na promkach. Nie ma nigdy zbyt wielu osób, moi drodzy. Tutaj na przykład wszystkie te bluzki są na promocjach. 40% off takie sweterki. I w tym Kohlsie akurat jest Sephora. Tak jak Wam kiedyś mówiłam, każdy sklep ma na przykład właśnie Sephorę albo Starbucksa. Takie różne właśnie sklepy. Tutaj zobaczcie moda, jak to wygląda. Prezentuje się tak. I pokażę Wam jeszcze Wielkanoc. To są bardzo popularne jajka, gdzie Amerykanie wrzucają do środka jakieś malutkie prezenciki dla dzieci i dzieci szukają po podwórku. One chyba są po 2,50. Tak mi się wydaje, chociaż nie widzę ceny. 3 dolary, ale po 2,50, bo zapewne już są na promocjach. Więc teraz zaproszę Was na przegląd rzeczy wielkanocnych. Słuchajcie, moi kochani, wyszłam, co nieco Wam nagrałam, jakie wielkanocne cuda są już w Kohlsie i co chciałam powiedzieć, ale stwierdziłam, że przyjdę do samochodu i Wam pokażę, bo nie chciałam już tam chodzić, bo dużo ludzi było. Ale jeśli oddajecie rzeczy właśnie Amazonu do Kohlsa, to tam zawsze, no praktycznie zawsze, dają Wam jeszcze dodatkową zniżkę właśnie na zakupy. Tak jak tutaj to widać. Pomiędzy 29 stycznia, czyli dzisiaj, a 5 lutym mam 20% off dodatkowe na rzeczy. Czyli na przykład jak coś było już przecenione o 40%, to jeszcze dodatkowo mam 20% off. I dostałam jeszcze taki kupon, który jest ważny do 3 lutego. Tak, 10% do Sephory. Więc... zwykle takie rzeczy Wam dają właśnie w Kohlsie, jak oddajecie rzeczy z Amazonu. Dobra, oddane, więc bardzo się cieszę. Nie wiem, czy zajść do Rossa, czy nie, zobaczyć, co tam ciekawego. No zobaczymy. Okej, moi drodzy, wydaje mi się, że w tym filmie to byłoby już na tyle, bo ja niedługo wracam do domu, montuję tego vloga, wstawiam Wam na kanał, żeby się pojawił akurat o 7 rano, polskiego czasu. Serdecznie Wam dziękuję jeszcze raz za 600 subskrypcji. Ciśniemy po 1000. Jestem zmotywowana, więc razem możemy więcej. Naprawdę pamiętajcie, nie poddawajcie się, działajcie, ciśnijcie.
mierzcie siłę, jak to mówią, mierzcie cele ponad siły, coś takiego, że miejcie cele, dążcie do nich, a satysfakcja naprawdę jest czymś, co jest takie wow. To jest w nas po prostu, to jest w nas, więc serdecznie Wam dziękuję, że jesteście, że oglądacie, że komentujecie, dajecie łapeczki w górę. Dziękuję. Jeszcze raz Wam serdecznie, serdecznie dziękuję. Trzymajcie się cieplutko i do następnego, moi kochani. Buziaczki, bye!